Jakby było za lampą. Jakby było wyżej, to byśmy zahaczyli o te linie telefoniczne. Myśmy tak wczoraj przepływali, że wszystko się kładli pod liniami. Można było wszystko pozrywać. No, staraliśmy się nie zrywać. I w lewo ulicą Konsularną. Ulicą, ulicą Maciek. Nie ma, to na razie jesteśmy na ulicy, ale nie za daleko, tak? I do przodu. Mam jeszcze 2 metry, nie? Ale tu są znowu murki, bo tu są ogrodzenia, nie? Zablokowałeś silnik? Nie. Zapuszczony są. No są niektóre budynki, w których wcale ludzi nie było. W tym na przykład nie było budynku, tutaj wcale nie było budynku. Tu się mości hydrobudowa Odra 1 w tym budynku. Tu jest człowiek. Na górze sucho. Sucho, sucho. No ale tu tak mieszka dwa pokolenia teraz. Mieszkają rodzice, syn i zięć z córką. Ale zdążyli opróżnić parter. Jednak tak, nie ma tak. Z okna widać. Tu na przykład na dole zalała tak woda, że jest mokro, ale na biurkach stoją rzeczy, jest sucho. Proszę, widać przez okna. Czy tam już widać główny nurt? Tak. Tak, to jest główny nurt. Podpłyniemy do wału. Tam gdzieś syrenka jest. Syrenka jest tam na placu. Aha. Syrenka stoi czy pływa? Stoją samochody. Tu na podwórku stoją samochody. Może pan filmować tą stronę. Z tym, że one są na podejście gdzieś 150 cm nad powierzchnią jeszcze ziemi. No, w tym budynku jest najwięcej ludzi. No zresztą widać, jak po wale już chodzi kolega. Tam jest tyle wody. To jest płot. No to płyniemy do głównego nurtu, pan sobie skręci i podciągniemy i ten. Dziękuję. Na drugim piętrze, nie? Mirek, drugie piętro w prawo. Mirek, drugie piętro w prawo. Mirek, drugie piętro w prawo. Nie, spokojnie. Nie trzymaj się do środka. Góra. Te kobiety kręcą. Kręciły już, Piotr. Teraz mi... Przypłynę i zabiorę panią tutaj. Teraz. No. Teraz już? Nie. Jak dopłyniemy, sfilmujemy i przyjdę po panią. Tutaj można spokojnie dopłynąć? Tak. Ja wyjdę. Stop. Co tu jest pod spodem? Ulica? Chodnik? Tu jest ulica od Roboty. To już macie dobrze, tak? Mieszkanie można suszyć. Już podchodzimy. My podejdziemy, tylko panowie sobie główny nurt filmują i podejdą. Teraz od głównego nurtu jesteśmy jakieś 40 metrów od Odry. I za tą latarnią, za tamtym krzakiem? Za tą latarnią to jest praktycznie, tam jest już przystań i jest już Odra. No, jesteśmy na wysokości w ogóle przystani miejskiej, statku spacerowego. To możemy wracać właściwie. No, a tu się mieści zarząd okręgowych dróg wodnych w Opolu. I też go zalało. Więc w tym budynku jeszcze wczoraj do 6 rano byłem na dyżurze takim społecznym, też siedzieliśmy całą noc, spisywaliśmy wody, stany wody, nie? I gdzieś koło godziny 9 już zaczęła ruszać nam przez wały.
kiedy się skończyły. Dobra, to spływamy po tym panią i płyniemy na miejsce. Wyjmiemy ją teraz, tak? Tak, tak. Idziemy, posadzimy tu środkiem. Weź tą, podnieś w nogi, no to wezmę, ja ją tu na tym posadzę. No dokładnie, do pochodniku, zaraz do murku, zaraz do wody. Ona sobie na tym siądzie. Dobrze. Jak się dokładnie wie, co jest na ulicy. Nie, nie, to jest murek, nie, murek. Tylko on ma takie, wie pan, skoki. To jest wyżej, niżej. No tak, jak pan całe dzieciństwo tu spędził, to pan zna... 43 lata. Ja się tam tego dnia urodziłem. Jestem hydrobudowa od rajonu. Ale nie wolno tu parkować za bardzo. Bo to jest parking już hydrobudowy. Skakujesz? Tak. Tu. I tam między tym. Między tym krzaki. Ale to na pokoju chyba pójdzie. Zostaw normalnie, znów ten sprzymiany. Jakby silnik. Tu już jest za płyta. Co, silnik do góry? To mamy niesamowite szczęście, spotkać źródło informacji. Główne źródło informacji, także można to wszystko się dowiedzieć. Pani też to skręciła, może pani też coś tutaj, co pani ale nie, ja mam... Swoje. Nie, o to chodzi, mogę powiedzieć, ja mam nie, tylko... Nie, pani źle zrobiła, buty na nogi. Tak, bo jak pani stanie na pani nie stanie na raz, proszę ubrać. Tylko ja mam radiowe, ja mam radio. W porządku, my do tego dołożymy obraz. Tam jest ponagrywane, możecie posłuchać. Tylko spokojnie. Tylko spokojnie. Pan się spokojnie nie ruszał z mieszkania. Tylko trafia to, tak, nie, dlatego, że no, raz, że mieszkam na drugim piętrze, a drugi raz, no, jesteśmy tutaj jakąś wspólnotą, powiedzmy sobie, mieszkaniową i trzeba solidarnie było czekać na to, co będzie. Dzieci tylko... Był pan pewien, że woda nie pójdzie wyżej? To znaczy jestem trochę fachowcem w tej branży i no trochę lepiej jak komitet powodziowy, nawet wojewódzki, żeśmy no wiedzieli wcześniej na skutek swoich przemyśleń, jakie będą zwierciadła wody i to wszystko się potwierdza. Dziękujemy. Mieliśmy wodoskaz na budynku, ta czerwona tabliczka to był poziom maksymalny fali kulminacyjnej. W związku z czym tutaj od dzisiaj od 6 woda nie rosła. To był wodoskaz nasz i my o 6 wiedzieliśmy, że idzie fala 4-metrowa, a widzieliśmy do 9 woda nie rosła i tam jest ten z tym poziom spuszczony? Maksymalny kulminacyjnej fali, jaka była tutaj na tym terenie. Czy on pływa? Na czerwona tabliczka, tak? Czerwona ta kreska pozioma, to jest tam oznaczenie wejścia hydrologicznego. Tam mieliście ludzi przecież. I to się utrzymało od godziny 6 do 10, gdzie radia, wszystkie media podawały o 4-metrowych jeszcze. Ja ich nie widziałem, żeby oni się gdzieś na nutkali. To zaczęło maleć o godzinie 10 o centymetr. W związku z czym całkiem inna organizacja tutaj była pomocy, bo tu się wlało na parter 4 cm. A tak, to ja bym musiał przenosić chyba z pierwszego piętra na drugie jeszcze meble. I to się uniknęliśmy niepotrzebnych działań, a gdybyśmy słuchali radia, to byśmy niestety... Nosili na drugie. Dziękuję bardzo. No. Odpływamy. Dziękuję pięknie, do widzenia, całuję. Mamy niesamowitą przyjemność i okazję spotkać panią redaktor Radia Opole. Barbara Tysylik, ja jestem współpracownikiem Radia Opole.
My pracujemy w telewizji kablowej CitySat Gordzielik w Strzelcach Opolskich i chcielibyśmy się od źródła teraz dowiedzieć, jak tutaj minęły te 3 dni. Nie rozumiem, jak co? Jak minęły te 3 dni? O, proszę pana, dla mnie w pracy. Od wczoraj jestem w pracy, dzisiaj też. Właściwie ja pracuję w zakładach koksowniczych w Zieszowicach, ale wczoraj... Przedwczoraj w Zieszowicach. Ale musiałam uciekać przed tą powodzią, bo każdy... Były takie informacje, że a nuż do domu nie wrócę, a do domu jednak człowieka ciągnie. Więc ja wróciłam do domu. No ale bez pracy wydaje mi się, że żyć my nie potrafimy. W porządku? I zgłosiłam się do pracy tutaj, do radia i pracuję. W Zdzierzowicach jestem na urlopie, a tutaj pracuję. Od wczoraj jestem blisko tej tragedii. Siedząc tam przy telefonach i odbierając informacje, człowiek tego nie miał, takiego odczucia. Natomiast w kontakcie z ludźmi, od chociażby jak ja teraz tutaj postarałam się do tych powodzian dotrzeć, to dopiero widzi się tą klęskę, ten strach i dotyka się, a co najgorsze, że tym ludziom nie można pomóc. Ale wydaje mi się, że ta wiara, te dobre słowo, to w tej chwili to jest najważniejsze. Ci ludzie tego teraz potrzebują. Oprócz jedzenia, oprócz pieniędzy, na pewno litości nie potrzebują, ale dobrego słowa. Ja się staram im to dobre słowo przenosić. Czy mają wszyscy tutaj radia czynne na baterie? Tak, mają czy czynne, słuchają. A tu prądu już nie ma? Nie mają, ale właśnie na baterie i słuchają Radia Opole. Właśnie obiecałam, że za chwilę będą na antenie, bo materiał nagrany już na żywo, niemalże na żywo, bez montażu. Teraz dojedziemy do radia? Tak, dojedziemy do radia. I będzie transmisja niemalże na żywo. Dzisiaj zresztą cały czas tak pracuję od 6:00. Ale nie wynika to chyba z chęci pokazania się, ale chyba potrzeby, konieczności przekazywania informacji, bo w tej chwili radio jest takim przekaźnikiem informacji z jednej strony na drugą. Przedwczoraj słyszeliśmy w radiu, tylko nie pamiętam, czy opolskim, czy jakimś tutaj stąd, że rynek jest zalany. Wczoraj dojechaliśmy, nie było... O, Radio Opole chyba takiej informacji nie przekazywało. No, muszę przesłać. Taka informacja. Tak? Musimy silnik włączać. Proszę włączać silnik, spokojnie. Ja się... To jest kierunkowy mikrofon. Boję się, mówiąc szczerze. Do widzenia! Powodzenia! Generalne porządki. A jak jest w Strzelcach? No w Strzelcach generalnie Strzelce nie ucierpiały jako miasto, jedynie gmina i te wioski Kadłub, Osiek, Jędrynie, no ale w takiej sytuacji jak tutaj nie było. Nie. Podwórza zalane, piwnice, no partery, no rzadko. Ulicami woda płynęła. Ja dzisiaj rozmawiałam z mieszkańcami z Żelaznej, Ściska. Oni tam przeżyli tragedię. Ich domostwa są całe zatopione i zadając im pytanie, jak sobie wyobrażają powrót do tego domu, odpowiadają, nie wiem. Trzeba zacząć od nowa. Od nowa. Tylko ale czy jeśli, w tym samym miejscu? Ale jeśli się ma lat 60 i zaczyna ci od nowa, przyzna pan, że to jest bardzo trudno. Przedwczoraj w Zdzieszowicach na promie po drugiej stronie spotkaliśmy, właśnie opowiadał nam ten przewoźnik, że po drugiej stronie w tych dwóch domkach, już nazwisk nie pamiętam, ale został pani... 70-latek i jakaś pani. A to chyba w tym pierwszym domku tak, takim? Tak. Nie dał się ruszyć w ogóle. Tak. Mówi, on się tutaj urodził, on tu żył i on tu chyba najprawdopodobniej umrze, ale miejmy nadzieję, że przeżył. Tam właśnie w Zdzieszowicach po drugiej stronie Odry? Tutaj w tym budynku czy na drugiej stronie? Po drugiej stronie, na zachodniej stronie. Bo myśmy tutaj wczoraj ściągnęliśmy... Ściągnęliśmy starszą panią, taką z 80-letnią i młode małżeństwo z balkonu. Także się wczoraj gdzieś koło godziny 17 jako druga trura żeśmy ich... Proszę pana, proszę mi teraz opisywać, ja to też wykorzystam. Zeruję, żeby nie szukać. Gdzie się teraz znajdujemy? Teraz płyniemy po... Tylko niech mi pan nie... Tak. Dobrze. Płyniemy po ulicy Pasiecznej. Proszę mi opisywać, jak ta ulica wygląda. No, ulica jest zalana dosyć.
Mamy pod sobą gdzieś 2-2,5 metra wody. Proszę mi mówić numer bloku, który to jest. Proszę panią, no ja już teraz nie pamiętam, jakie tutaj mamy numer 9, 11. Na drugą stronę to będzie chyba numer 8. Jak to wygląda? Jak to wygląda, niech pan... No, nie wygląda to dobrze. Kiedyś tam się mieścił sklep spożywczy, teraz jest hurtownia, ale to jest wszystko już zalane. To na dzień dzisiejszy. Pod ósemką woda gdzie dochodzi? Proszę, okna... przepraszam, obok ósemki. Koło ósemki. No, koło ósemki jest woda na wysokość teraz już 70 cm poniżej okien pierwszego piętra, czy parteru. Ale była równo z oknami parteru. Nie potrzebuje pani pomocy? Nie, nie, to jest wszystko od rana już załatwione. Od wczoraj myśmy tu pływali, także już wczoraj dostali pomoc. Teraz przepływamy koło... jak to się mówi? Koło kościoła ewangelicko-habsburskiego. No i też cała kaplica została zalana, praktycznie jest nie do użytku. No, wszystkie krzesła wypłynęły i... Z tym, że już pastor i tam jeszcze jedna osoba, która tu mieszka w tej kaplicy, już są na miejscu. Myśmy ich dzisiaj zawieźli do siebie. Musieli się właśnie tam przez okno, musieli przez okno wchodzić do środka i już są na miejscu. No, chcieli po prostu zabezpieczyć te wszystkie rzeczy wotalne czy jakieś inne i dać jakąś relację jeszcze swojemu biskupowi. Proszę pana, po co pan to robi? Po co pan pomaga? Proszę panią, no nie da się czegoś nie pomagać, jak się zalewa praktycznie mój dom, no. Ale pan poza tym dla innych ludzi pomaga. Gdzie pan tego kota znalazł? Proszę panią, no był w ogrodzie, na drzewie. Siedział między takimi krzakami na najwyższych gałęziach, no i trzeba było go ściągnąć. No, teraz się ukrył pod łódką w kokpicie i nie chce wyjść już od 2 godzin go wozimy na dziobie. No dlaczego pomagam? No tak trzeba. No jakby nie pomagali ci, którzy umią pływać i znają się na wodzie od wielu lat, to jak, to kto by miał pomóc? Niestety pewnych rzeczy nie da się podjąć z powietrza, uratować tych ludzi, no trzeba z wody. Pan jest mieszkańcem? Ja jestem mieszkańcem wyspy, akurat tak się złożyło, że jestem mieszkańcem wyspy i tu mnie wysłano, dlatego że znam bardzo dobre topografię, wszystkie wysokości, gdzie śmietnik jakiś stoi, gdzie jest płot, i wtedy motorówka może łatwiej dużo pływać. Pan to prywatnie robi? Nie, prywatnie nie, to znaczy... Tak, to znaczy społecznie całkowicie. No, my musimy przepłynąć przed lód, przepraszam. To był najgorszy odcinek, tak? Tak, najgorszy. To jeszcze dzisiaj nie jest takim niebezpiecznym odcinkiem. Wczoraj to był naprawdę straszny odcinek. Poważna rzeka, ostra górska rzeka, której się nie da opanować. Dunaj jest to pestka przy takiej rzece. Proszę pana, mówi pan, że pan się zna na wodzie, urodził się. Proszę panią, ja się urodziłem niecałe 100 metrów od Odry. Wujek, który był moim takim wychowawcą, wychował mnie od małego chłopca, 5-6-letniego na wodzie. Nauczył pływać, nauczył wysłować, nauczył na łodziach. Uzyskałem wszystkie stopnie, jakie można było uzyskać, motorowodne, żeglarskie. I dlatego to robię, no. Jestem ratownikiem wodnym tak samo i... Proszę pana, a co pana jakoś... nos ten pływacki mówi? Ta woda już szybko opadnie. No ja podejrzewam, że dzisiaj jeszcze opadnie jakieś 30 cm, a jutro nie będzie już z metr, 2 metry wody. Także jutro motorówkami już się nie będzie dawało pływać po wyspie, tylko łodziami wiosłowymi. Niestety. A moim przewodnikiem w drodze powrotnej do radia był... Czesław Mackiewicz, Opole. Serdecznie dziękujemy. Mam informacje tam też. Pięknie, panie Czesiu, pan na temat pana tam koledzy mi mówili. Hu, hu, hu. Panie Czesławie! Przepraszam, że tak do pana mówię. Mój kolega z radia ma żonę. Ona mieszka na Kropidły. Dzięki. W jaki sposób, ja już schodzę, w jaki sposób ja mam podać jej... Nie, gdzie jest ta paczka? Tu są. Proszę panią, ja pani coś zaproponuję. Tak? Pójść tutaj na tory. Tam chodzą z tamtej strony motorówki na tamtą stronę i pontony. Jeżeli by można było, to jedna... Nie, niech pani nie wchodzi do wody. Ja wejdę, ja tutaj tak przychodziłam. Podzielniemy trochę bliżej. Bo tamtych panów też musi. Chyba, że tam na bok ewentualnie.
trochę, a to tam będzie łatwiej, tam jest głębiej, macie, tam nawet lepiej, na tą trawę. Dla nas lepiej, bo to nawet zbudować się będzie łatwiej. Proszę pana, to co zrobić? Niech pan powie. Pani przejdzie tutaj przez tory, tak? Na drugą stronę i tam jest druga akcja z tamtej strony. Właśnie Kropidły, Powstańców Śląskich, 11 listopada. No ja mam legitymację, to mi wpuszczą. Tutaj jak przez tory? Tutaj normalnie pani obejdzie się, wchodzi na tory i się z drugiej strony schodzi, tak? Też takim pasażem po schodkach. I tam są znowu ci, którzy z drugiej strony działają. Da mi pan rękę. Raz, dwa, trzy. A co to, telewizja polska? Telewizja kablowa Citysat Gorzieli, Strzelce Opolskie. Raz, dwa, trzy. Wczoraj o tej porze, mniej więcej wieczornej, spotkaliśmy tutaj pana, dawał nam pan do przetrzymania, do przechowania portfel, bo szedł pan na drugą stronę. Tak. Proszę powiedzieć, jak pan tam doszedł? Czy znalazł pan syna? Tam znalazłem, tam rodzina bo po prostu taka była, wie pan, wujek weźli na dach. Aha, na dachu. Na trzecim piętrze, no i tam po prostu nie chcieli rzeźć po prostu z tego dachu. I zostali tam? I zostali, jeszcze są. Ale pan wrócił z pokoju. Ja wróciłem, tak, proszę pana. To, no to dobrze. No bardzo tak. Cieszymy do się. Do połowy pasza żeśmy weszli do wody, ale tam dalej już nie było gdzie przejść. Tam ludzie też ewakuowali, nie chcieli przyjeżdżać po prostu. Nie chcieli po prostu swoje mieszkanie puszczać, bo to złodzieje różne grasują, tak. Teraz kradną. Dziękujemy. Bardzo panu dziękuję za wszystko. Dziękuję.